Ten kanał to jest taki mój sposób komunikowania się też z Wami na bieżąco. Więc dzień dobry. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za Wasze wszystkie miłe słowa na temat Marka i Mateusza, czyli tych dwóch tomów komentarzy czy rozważań do Ewangelii. To wielka radość i tak jak inaczej, jak nie na kanale, muszę powiedzieć Wam, że trzeciego tomu nie będzie. Nie będzie trzeciego tomu. Może ktoś, kto dostaje ciągle to teraz od, nie wiem, komuś, żona 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 kupuje i mówi Uf, wreszcie 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 normalny prezent. 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 trzeci tom, tylko tylko skarpety. Chodź Boż. <grych> no. Po prostu. Albo babcia ci ciągle po prostu co kwartał kupuje kolejny Tom, i mówisz, o teraz babcia wreszcie się popisze, kupi mi bilety do kina, a nie kolejny Tom. Ale chcę wam wyjaśnić, dlaczego? Dlatego, że wiem, że niektórzy z was czekacie jednak na Ewangelię Łukasza. Ten tom rozważań. Ewangelia Łukasza to Ewangelia wykluczonych, więc mi się ją bardzo dobrze pisze. Natomiast nie jestem w stanie jej przygotować w tym takim kalendarzu wydawniczym, jak założyłem, bo chciałem, żeby, ona, żeby kolejne tomy można było czytać w kolejnych zaplanowanych. Kwartałach, więc trzecia Ewangelia w trzecim kwartale, żeby dała się przeczytać. Natomiast nie dam rady. Już teraz was najmocniej przepraszam. Wczoraj odebrałem telefon, dosłownie ktoś zadzwonił na ten numer telefonu z mojej strony internetowej i się pyta, właśnie czy już można zamówić Ewangelię Łukasza. I musiałem przeprosić, a ponieważ to było wczoraj, to pomyślałem, że dzisiaj nagram odcinek, którym powiem wam to wszystkim, że. Że nie jestem w stanie. Dużo rzeczy się wydarzyło. Po pierwsze, to było takie najbardziej koszmarne pół roku w moim życiu. I wiecie, i te dwa tomy poszły do druku, i wystartowałem z jakimiś takimi inicjatywami w mojej służbie i w moim zaangażowaniu. Między innymi z Teo College, bardzo fajnym takim programem podyplomowych studiów teologicznych, który właśnie kilka tygodni temu się zakończył, i to też przepiękne. Dla mnie było, wiecie, móc uczestniczyć w tym projekcie, a z drugiej strony bardzo absorbujące jego koordynowanie i zorganizowanie się okazało. Po drodze to chyba wspomniałem te dwa tomy, po, 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 potem wybuchła wojna w Ukrainie i tu też jako Kościół, niesłychanie się zaangażowaliśmy. Więc to wszystko te wydawnicze plany tak troszkę zepchnęło na dalszy tor, ale wiecie, mi się dobrze czyta Ewangelia, więc ja kocham też pisać te, te rozważania, czy studiować te teksty, czy czytać komentarze, żeby jeszcze jakoś jak najwięcej tej świeżości. W te tomy włożyć, żeby, żeby was, was też nie zanudzać na kolejnych kartkach, ale jedyny powód, dla którego opóźniam wyda wydanie Ewangelii Łukasza, to jest to, że trzy pierwsze Ewangelie Ewangelia Marka, Mateusza i Łukasza one są do siebie bardzo podobne. I 70% Ewangelii Łukasza jest zbieżna z Ewangelią Marka i z Ewangelią Mateusza. A ja obiecałem Wam, że w tych rozważaniach nie będzie zbieżności. Że myśli, które pojawią się w tomie dotyczącym Ewangelii Łukasza, będą świeże i żadna z nich nie będzie powtórką czegoś, co już czytaliście w dwóch poprzednich tomach. I pisząc, mam już napisane ponad połowę tej książki, zobaczyłem, że potrzebuję zrobić przerwę, oddalić się troszkę, odsunąć od tego tekstu Ewangelii na chwilę, żeby do niego wrócić i o tę świeżość zadbać. Bo tak, to byłem przez pół roku zanurzony w Ewangelię Mateusza, to ponad pół roku, to tak, ostatni rok jestem zanurzony w Ewangelię Mateusza, w Ewangelię Marka, w Ewangelię Łukasza. Ewangelia Jana różni się treścią. Więc zdecydowałem, że teraz robię przeskok na miesiące wakacyjne, robię zupełnie przeskok do Ewangelii Jana i ze świeżym umysłem wrócę do, do Łukasza. Więc plany wydawnicze są następujące: Marek i Mateusz są w dobrych sklepach muzycznych. <noise> są dostępne po prostu w różnych księgarniach, więc możecie je zamawiać, ewentualnie też na mojej stronie, na pewno w Bogulandii czy w księgarni Sharon. Są dostępne Marek i, i Mateusz. Łukasz czekamy. Na czwarty kwartał pojawi się czwarta Ewangelia, więc we wrześniu mam nadzieję, że będzie już gotowy do czytania Ewangelia Jana, Ewangelia Znaków. A dopiero na Boże Narodzenie planuję wydać Łukasza, żeby do edycji Łukasza i do zakończenia tego tomu rozważań z Ewangelii Łukasza wrócić po takim kilkumiesięcznej przygodzie z Ewangelią Jana. Żeby też tak odpocząć od treści synoptyków, która jest do siebie bardzo podobna, i spełnić tę obietnicę, która towarzyszy mi od pierwszego tomu, że czytając te tomy, będziecie mieli obraz, czym różnią się Ewangelie między sobą, ale też żadne z rozważań się nie powtórzy. To nie jest takie hop-siup napisać 366, bo też jest rok przestępny na 29 lutego. To nie jest takie hop-siup napisać 366 rozważań, żeby one nie były do siebie podobne, żeby różniły się między sobą treścią i żeby każde z nich wnosiło jakiś taki powiew świeżości do naszego życia. Mam nadzieję, że mi się to udaje. Jak się nie udaje, to piszcie o tym śmiało w komentarzu. Natomiast jeżeli się udaje, to też piszcie, bo to jest dla mnie zachęta i dodaje mi wiatru w skrzydła. Jeżeli rzeczywiście was te tomy nie nużą, ale chociaż troszeczkę są pomocne w chodzeniu za Jezusem, chociaż troszeczkę odkrywcze, chociaż troszeczkę zachęcające do tego, żeby kochać Pana Boga bardziej i żeby, żeby żyć Ewangelią w XXI wieku, bo w to wierzymy, że za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć i ona naprawdę dzisiaj podnosi i zmienia nasze życie. Także to jest taka nasza wspólna droga. Przepraszam Was. Że mimo zapowiedzi, tam od pół roku, kiedy już się pojawił pierwszy tom z tego cyklu, Łukasza nie będzie w terminie. Nie dam rady. Bardzo mi zależy na tym, żeby złapać dystans od ewangelii synoptycznych i wrócić dopiero tak z taką świeżością w oku, świeżością w myślach do ewangelii Łukasza. Więc przerywam nad nią pracę, żeby, żeby skończyć Jana, a dopiero później pojawi się Łukasz. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i to wyjaśnienie jest wystarczające dla tych, którzy. Regularnie w tym roku, dzień za dniem, kolejne, kolejne rozważania z kolejnych tomów czytacie. Dla mnie to jest, wiecie, wielka radość i, i, i mega, takie, wiecie, fajne doświadczenie, kiedy wysyłacie jakiś screen, zakreślony i mówicie: Wow, dzisiaj czytałem to rozważanie, i ono fajnie dotknęło, fajnie siadło mi w serducho. Fajnie wsiadło mi w głowę, w mózgownicę i, i cały czas wierci. Także to jest zawsze największa frajda. I dzięki, że takie informacje też wysyłacie. Przepraszam, że Łukasza nie będzie w terminie. Oczywiście wszystko, co robię na tym kanale, jak będziecie udostępniać, podawać dalej, to zawsze jest wielka frajda i jestem Wam za to bardzo wdzięczny, bo powtórzę to, chociaż już pięć razy powiedziałem to w tym odcinku, a potem już naprawdę skończę, jak to powiem. Za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczyć. Koniec.